Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj, słuchajcie, znowu jestem na Hawajach, na Honolulu, na IF-ie. I dzisiaj będzie naprawdę bardzo fajny dzień, a raczej bardzo fajne dwa dni. Z racji, że mamy dzisiaj poniedziałek, rozpoczynam swój drugi tydzień tutaj. I słuchajcie, wypożyczyliśmy samochód na dwa dni i mamy w planach objechać całą wyspę. Odhaczymy sobie wszystkie najpopularniejsze tutaj miejsca, zobaczymy najpopularniejsze rzeczy, pojedziemy na najpiękniejsze plaże, pojedziemy też zjeść sobie do Five Guysa, bo jest tylko chyba kilka i to po drugiej stronie wyspy, także autem to będzie wiadomo dużo, dużo szybciej. Pojedziemy też sobie w góry, pojedziemy na plażę, pojedziemy do lasu, także no naprawdę wydaje mi się, że będą bardzo, bardzo fajne, intensywne dwa dni. Będę kierowcą tutaj, także ciekawa jestem, jak mi to wyjdzie, z racji, że póki co prawo jazdy mam od 6 miesięcy i prowadziłam tylko swoim Peugeotikiem po Wrocławiu i ewentualnie gdzieś tam w jakieś dalsze trasy, ale tak to nigdzie indziej nie prowadziłam. Tutaj jeżdżą dość chaotycznie, więc mam nadzieję, że sobie poradzimy. Oprócz tego jest jeszcze dwóch innych kierowców, więc będziemy mogli się zmieniać. Jak nie będę tego czuła, to żeby nie było niebezpiecznie, to po prostu będziemy się zmieniać. Mamy jeszcze chłopaka Kajetana, który prowadzi, Julkę, która też ma prawo jazdy i jeszcze jedzie z nami Oliwier. Także będzie naprawdę bardzo, bardzo fajna podróż. Już się nie mogę doczekać, czekaliśmy na tą podróż bardzo długo i w końcu się ona dzieje. Ja właśnie spakowałam swoje rzeczy, bo chcę zrobić dla Was na maksa dużo fotek, więc przygotowałam całą torbę ubrań. Mam jeszcze torbę plażową, jeszcze mam nerkę, jeszcze biorę deskorolkę. Także wzięliśmy sobie też duży samochód, bo jest to Jeep, ale myślę, że będzie idealnie, no. Już się nie mogę doczekać, zobaczymy jak to będzie. Za niedługo będziemy wychodzić, zamawiamy Ubera po prostu tam do tego miejsca, gdzie nam pan zostawił samochód. I będziemy ruszać w pierwsze miejsce. A pierwsze miejsce to najprawdopodobniej będzie to albo plaża, albo ogród botaniczny, albo jeszcze takie zarąbiste, tajne taki spocik, który jest tutaj. No nie, no myślę, że będzie super. Także czekajcie, a my się zaraz zbieramy. Pokażę Wam jeszcze, co szybko zapakowałam. Okej, a więc tutaj mam naprawdę całą torbę rzeczy, z racji, że nie będzie nas od rana aż do wieczora i mam też rzeczy na zachód, mam rzeczy na plażę, mam rzeczy też do takiej dżungli jakby, mam rzeczy też do ogrodu botanicznego, też w jakieś inne miejsca, także naprawdę tutaj jest na każdą okazję, oprócz tego jakieś jedzenie, kosmetyki też, bo będziemy raz się kąpać, raz się będziemy naprawdę na przykład robić fotki gdzieś indziej, więc chcę się też na bieżąco malować, żeby te fotki naprawdę były przepiękne. Tutaj mam właśnie torbę plażową, to będę brała, jak będę właśnie szła na plażę, jakieś ręczniki, klapki, tutaj mam też kosmetyczkę małą, butelkę wody, spray, jakiś żel, tutaj mam też moją torebkę, która będzie wiadomo cały czas pod ręką, jakiś portfel, okulary, też jakieś mniejsze kosmetyki, oczywiście powerbank, karty do pokoju, tabletki na ból głowy, bateria jakby zapasowa do aparatu, także wydaje mi się, że naprawdę jestem zarąbiście przygotowana póki co. Na sobie mam taką sukienkę z H&M-u, którą pokazywałam Wam oczywiście w wypakowaniu walizki i Air Force'y, także najprawdopodobniej się będę później przebierać, bo to jest sukienka, którą chciałabym mieć na chyba plaży najprawdopodobniej. No ale co Wam będę mówić, wszystko zobaczycie, także zabieram Was zaraz ze sobą i co? Ja jestem ciekawa, jakim ja będę tutaj kierowcą, bo jeszcze w zasadzie tutaj są praktycznie wszystkie samochody, to są automaty, a ja nigdy nie prowadziłam automatu, także muszę mnie najpierw nauczyć. No, ale zbieramy się. Dojechaliśmy do plantacji ananasów, która nazywa się Doll Plantation i tutaj mamy m.in. Pineapple Garden Maze, czyli właśnie taki labirynt z rosnącymi ananasami. Mamy też Pineapple Express, czyli obstawiam, że to jest jakiś taki pociąg czy coś w tym stylu, i Plantation Garden Tour, czyli po prostu tour po plantacji. I teraz lecimy sobie obczaić, bo słyszeliśmy z polecenia ekipowiczów, że naprawdę warto tutaj przyjść, prawda? Tak, rekomendacja dwójka Łukiego. Tak, dokładnie tak, więc mam nadzieję, że się nie zawiedziemy. I co, idziemy najpierw po tikety. Tak. To by było na tyle, widzowie. Ale musisz coś mówić niżej. Właśnie dowiedzieliśmy się, że to jest największa plantacja ananasów na świecie. Na świecie. Tak, zaraz pójdziemy, kupujemy tikety i... Zaraz dowiemy się, ile... Taka ciekawostka, że ten labirynt ma w zasadzie 100 tysięcy stóp kwadratowych. Zawiera 8 takich ukrytych stacji i każda z nich jest wzorowana na jednej z hawajskich wysp.
Tak, w ramach sprostowania poprzednich informacji, to jest największy na świecie labirynt, nie plantacja. I my się zdecydowaliśmy, żeby wykupić sobie tylko kombo na labirynt i na wycieczkę po całej hodowli ananasów. Pociągu... W 2008 roku został wpisany jako największy labirynt na świecie. Dokładnie tak. Dostaliśmy takie bilety i tutaj mamy mapę całego labiryntu i oprócz tego takie miejsca, gdzie się odbija pieczątki. Mamy na przykład Warrior, Sun i teraz zbieramy jakby te pieczątki i mamy ogólnie godzinę. Po godzinie tutaj pochodzimy i później idziemy na train, który zabierze nas na plantację ananasu. Bo w biletach jest do wyboru albo train, albo właśnie ten maze, albo ewentualnie sama plantacja. Ale jeśli chodzi o samą plantację, to jest plantacja roślin różnych, a żeby dostać się na plantację, stacja ananasów trzeba pojechać pociągiem. Mamy także stację. Tak, i znaleźliśmy pierwszą stację i jest to stacja, zaraz się dowiemy jaka. A, parzy. Parzy. Dobra. Znaleźliśmy pierwszego i jest to Warrior. Also, the color of the shell is not necessarily a sign of maturity or ripeness. A pineapple can be ripe when the shell is practically all green. It's also regarded as a symbol of hospitality. Long ago, when the European colonists first traveled to North America, they brought pineapples, cultural crops, in this area. Okay, let's take a short break and enjoy some music performed by local recording artist Manoa DNA. Moi drodzy, przyjechaliśmy do pierwszej destynacji. Jest to ogród botaniczny, którego nazwa jest dość ciężka, więc podpiszę wam ją gdzieś tutaj na dole, ale zobaczcie, jak to jest pięknie. To jest właśnie jedno z najpopularniejszych miejsc na Hawajach, gdzie ludzie sobie robią zdjęcia na takich pustych drogach z widokiem na góry. Kolejna destynacja to jest China Walls i to są jakby takie wzgórza, gdzie tutaj są ogromne fale, tam dalej ludzie skaczą z klifów, są też przepiękne domy tutaj na górze, no i ogólnie można poobserwować fale, bo tutaj naprawdę one mocno uderzają, są też przepiękne zachody słońca, dzisiaj jest akurat trochę pochmurno, ale no i tak jest tu naprawdę przepięknie. Ryan Little. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj mamy kolejny dzień naszego tripa, bo wczoraj pogoda nam troszkę nie dopisała, oprócz tego wczoraj byliśmy też po zajęciach, więc mieliśmy dużo mniej czasu, a dzisiaj wstaliśmy sobie aż o 7, żeby o 8
wyjechać sobie właśnie na tego klifa i teraz przyjechaliśmy w pierwsze miejsce. Jesteśmy aktualnie w trasie na najpiękniejsze plaże. Tutaj na dole wam je też gdzieś napiszę, jak będziemy już na nich, ale póki co jesteśmy, bo właśnie byliśmy w drodze na tą plażę i zobaczyliśmy inną bardzo ładną, więc tutaj też jest naprawdę ślicznie. Zresztą zobaczcie sami. Plaża jest naprawdę przepiękna, mamy tutaj też właśnie pełno skał wulkanicznych, są też tutaj jakieś góry, tam w ogóle na samej górze, nie wiem czy to zobaczycie, ale jest nawet latarnia, na którą chcieliśmy wczoraj pojechać, ale się nie udało, bo zamykała się 20 minut przed tym, jak my przyjechaliśmy, ale ogólnie jest naprawdę przepięknie. Przyjechaliśmy właśnie na jedną z ostatnich naszych dzisiejszych destynacji, czyli są to Waimea Waterfalls, czy jakoś tak. I w ogóle zdążyliśmy na ostatnie wejście, bo tak naprawdę o 17 już nie sprzedają biletów. My byliśmy jakoś 16:30, a tutaj się jeszcze idzie właśnie z 20 minut, więc nam się udało, zdążyliśmy. A to jest jedne z miejsc, gdzie ja chciałam naprawdę strasznie przyjechać, także cieszę się. I jest naprawdę piękna, piękna roślinność. Tutaj mamy na przykład bambusy. Dobry moi drodzy, witam was ostatniego dnia na IF Honolulu. Tak teoretycznie przedostatni, bo jutro mam samolot, transfer na lotnisko o godzinie 19, samolot o 22:10. No ale jest to jednak taki mój pełny, ostatni dzień. Jest mi strasznie przykro, właśnie rozpoczęłam pakowanie. Tutaj dziewczyny obok też się pakują, z racji, że wszystkie w trójkę wyjeżdżamy. Zostaje tylko jedna dziewczyna, która przyjechała tydzień temu. I co? I jest mi strasznie przykro, bo tak mi szybko minęło i mam wrażenie, że zobaczyłam jednak na te dwa tygodnie nie zobaczyłam bardzo dużo, ale na jednak jeśli chodzi o całe Hawaje, to było dosłownie ułamek i na pewno tutaj wrócę, bo podoba mi się tutaj mega, jest taka cudowna atmosfera, klimat, w ogóle to, że tutaj jest połączenie gór, oceanu, dżungli i takiego dużego miasta jest naprawdę niesamowite, a ja już wyjeżdżam i się pakuję. Ubrałam się jeszcze w strój kąpielowy, bo za 2 godzinki będziemy szli na nasz ostatni surfing, z czego mi jest bardzo przykro. Chyba pierwszy raz mam tak, że aż tak mi jest przykro, że wyjeżdżam z danego miejsca. Po prostu jednak jak jedziecie na kursy IF, to 2 tygodnie do nowego miasta to jest moim zdaniem totalnie za mało, bo jeżeli jedziecie w miejsce, w którym już byliście, to okej, ale jak jedziecie na IF-a, gdzie macie dodatkowo lekcje, więc tak naprawdę jak z każdego dnia macie odebrane po 3 godziny, 3-4, także no to jest jednak ciężkie, żeby tutaj zobaczyć dużo rzeczy. W ogóle wczoraj sobie kupiłam takie popularne butelki, które tutaj są, Hydro Flask, i przykleiłam sobie też naklejkę hawajską, także będę miała pamiątkę w postaci butelki, bo zapomniałam sobie wziąć tutaj swoje butelki, a ta mi się od dawna marzyła, także mam i ma 90 ml, także teraz będę pić dużo wody. Stay hydrated. Kupiłam sobie też takie muszelki, bo zabrałam swoje, ale niestety moje są rozwalone, jak się okazało, wydaje mi się, że ostatnio zepsuły mi się, jak byłam w Miami. I kupiłam też jakby z takich kamyczków, taki biały naszyjnik, też bardzo ładny. To wszystko jest tutaj mega tanie w jakichś różnych sklepach przy plaży. Także naprawdę nakupowałam też mnóstwo pamiątek, będę miała też dla was pocztówki. Pewnie jak oglądacie ten filmik, to już są wysłane i tak dalej, i tak dalej. Kupiłam sobie też ostatnio taką torbę, kilka ubrań, mam też, o proszę bardzo, tutaj też sobie przypięłam takie dwie przypinki, no i dostałam mój certyfikat. Mam swój jeszcze mojego kolegi, bo on jest z Host Family, nie chciał mu się dzisiaj jechać na rano do szkoły, to jest jego, a to jest mój, proszę bardzo. Mam certyfikat, ukończyłam kurs na IIF-ie w Honolulu poziom C1.1 i tutaj pod spodem mam jeszcze ocenę, dostałam ocenę A- za pierwszy i za drugi tydzień i w pierwszym tygodniu miałam 100% frekwencji i w drugim też 100%, tylko że w drugim nie wiem jak to wyszło, bo nie byłam dzisiaj na zajęciach i nie byłam na zajęciach jak wypożyczyliśmy samochód we wtorek, a i tak dostałam 100%, ale to wydaje mi się, że dlatego mieliśmy taki błąd, bo mieliśmy zmienianego nauczyciela i mieliśmy całkiem nowego nauczyciela w nowym tygodniu, który to był też jego pierwszy tydzień w ogóle tutaj na tym IIF.
IF-ie, także on nie ma jeszcze jakby dostępu do systemu, więc wydaje mi się, że po prostu przeciągnęli wszystko z tamtego tygodnia i wrzucili na ten tydzień, bo no inaczej to nie wiem jakby to miało działać. Ale no nie było mnie łącznie na dwóch dniach, czyli na czterech lekcjach. No ale co, muszę się teraz popakować, idziemy później na plażę, jeszcze trochę posurfować, postaram się dla was nagrać. I właśnie kupiłam sobie taki piękny strój w Hollisterze i nie dość, że jest naprawdę piękny, bo podkreśla ładnie sylwetkę, to jeszcze jest mega wygodny, czuję się w nim turbo komfortowo. Czas się pakować. Jezu, ja się dopiero rozpakowywałam, a już stąd wyjeżdżam. Teraz jedziemy do Miami, mam nadzieję, że też będzie fajnie, ale szczerze, jak mam być szczera, mimo to, że uwielbiam Miami od zawsze, pokochałam to miasto i ja się tam czuję po prostu jak w domu, to całkiem szczerze myślę, że mogłabym zamienić Miami na Honolulu. No ale z drugiej strony jednak nie. Także pakuję się i widzimy się za chwilkę. Powiem wam tak, zgodziłem się na to, żeby filmować Wikę, ale ja muszę ciągle skakać, żeby sprzętu nie utopić. A ona troszeczkę mnie wrzuciła na głęboką wodę, tu mnie fale przykrywają, a ja raz nie umiem pływać, a dwa mam pełno sprzętu przy sobie, telefon, kamerę, cały czas te fale idą, a ja muszę sobie skakać. Wiecie, jaki jest jeszcze w tym wszystkim problem? Że ja z tej odległości kompletnie nawet nie wiem, gdzie jest Wika. Ja nawet nie mam pojęcia, w którą stronę iść, bo ona sobie odpłynęła i nawet mi nie powiedziała, gdzie płynie. Widzicie? Wy sobie siedzicie, oglądacie to, a ja tutaj muszę wojować z oceanem, się poświęcać. A i tak co z tego jest? Nic z tego nie mam, bo nawet nie wiem, gdzie jest Wiktoria. Dlatego piszcie w komentarzach podwyżka dla Kajo. Pozdro. O. No i właśnie. O, i tak to wygląda. Nie udało mi się znaleźć Wiktorii. Idę po coś do picia, bo szczerze mówiąc już mi się strasznie chce pić. Wrócę zaraz na plażę. Jest 14 równo. Oni mają jeszcze na godzinę deskę. Zobaczymy, może mi się uda znaleźć Wiktorię, ale naprawdę jest to ciężka sprawa. No i dobra. Biorę Mountain Dew. No i Arizonka. Dobra. Szukanie Wiktorii, część druga. No i dobra, no i tam jest tak dużo surferów. I weź ty teraz człowieku, znajdź, która to jest Wiktoria. Nie dość, że tam są, to jeszcze tam są. Powodzenia. Tak, i cyk, wylądował. No, nie jestem w stanie znaleźć Wiktorii, ale tam za mną możecie zobaczyć, że się konkurencja otwiera, jakaś duża kamera się rozstawiła. Nie wiem, co to jest, ale konkurencja jest. Jak wrażenia? Bardzo dobrze, ale dzisiaj były strasznie małe fale i mam niedosyt lekki. Także mam nadzieję, że jeszcze może jutro z rana się uda, bo złapałam, ale dzisiaj akurat mi świetnie szło, bo jak już złapałam jakąś falę, to leciałam do samego końca. Także myślę, że mogę się nazwać już, że umiem lekko surfować.